Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby i rodziny, które mają trudną sytuację materialną lub rodzinną. Instytucja na rok 2011 posiada plan finansowy, który opiewa na kwotę ponad 9 milionów złotych. Przyznajemy zasiłki celowe, zasiłki okresowe. Jest to taka forma pomocy najbardziej adekwatna, dlatego że jest wymierna i trafia do osób najbardziej potrzebujących, szczególnie do osób, które mają bardzo niskie dochody, mają jakiś problem, szczególnie w tych rodzinach istnieje problem bezrobocia. Jest to największy problem na dzień dzisiejszy i niskie wynagrodzenia w niektórych zakładach pracy. Istotną informacją jest fakt, że Strzegomski OPS zmienia swoją siedzibę. Placówka będzie urzędować przy ulicy Armii Krajowej. Pracownicy wierzą w lepsze warunki pracy, a interesanci na poprawę jakości obsługi. Kierownik OPS-u zapewnia, że tak będzie, przytaczając kolejne osiągnięcia odnośnie świadczeń rodzinnych. Na to idzie bardzo dużo świadczeń, bardzo duże środki są finansowe przeznaczone. To jest 6,5 miliona praktycznie rocznie. Tak, mamy taki budżet. Poza tym jeszcze, może jest trochę zatrważające, realizujemy fundusz alimentacyjny. Mamy 200 osób, które korzysta z tego funduszu. Tu jest taka sprawa troszkę przykra, dlatego że jak rodzice się rozwodzą, to zapominają o tym, że na dzieci mimo wszystko jest obowiązek głożenia środków finansowych, żeby te dzieci wychować, wykształcić. I tu niestety właśnie sprawa się opiera aż i o sąd, i o komornika, i te rodziny u nas korzystają. A tu już jest jakaś pomoc dla drugiego rodzica, który zostaje i wychowuje te dzieci.